The fuck? Ja wiem, kim Harry Potter. jesteście. Wy No kim? jesteście tymi Amazonkami, co w dżungli mieszkają. I takie, Tak, i z tak. łuków tak strzelają. A czemu ci ktoś zrobił taką szparę w zębach? To jakiś zwierz groźny cię pokąsał? No, wybiłam sobie, no. Ale o kamień, jakiś kamiuszczek w Tak, dżungli? o kamień małpę goniłam. Bo w dżungli właśnie jest dużo takich rumowisk skalnych. No. A może jakaś liana, taka z drzewa jej ząb wybiła, bo to są bardzo twarde te liany, zapewniam. Znam się na botanice. Bardzo twarde, wiem, bo sama się takich Ca? bujam codziennie. Ca? Bujam się na takich codziennie. Ale ja mówię o tym, że o tamta nie ma zęba, a ta tutaj. No bo jej też wybiła liana. A ty też nie masz, taką masz. Zaplątała się zęb. To u Bo was ja też nie mam. rodzinne. Zaplątała Jesteście się. siostrami? Tak, taka generacja małp. A jakie zalety ma taka szpara w zębach? Opowiedzcie mi. Mieści się 2 złote. A Papierosy też magazynujecie się tam mieszczą. resztki pokarmu, żeby na potem mieć od razu pokarm Tak, w buziurce? na zimę. Na zimę, no, na zimę tam zbieram. Ale to jakiś taki pokarm, co się nie rozkłada chyba, bo takie na przykład orzechy, to orzechy chyba. No tak, orzechy, słoneczniki, takie tam. I tam to Kukurydza. magazynujecie w tych zębach swoich. Tak. A to potem niedobre jest, takie zgniłe. Dobre. Ojej, ty jesteś Takie jakąś gumowe. smakoszką. Tak. Ojeju, pa, pa, miłej zimy. I spokojnej zimy. Bo zima, najlepiej jak jest dobra, jak jest ciepła zima. A chciałem wam powiedzieć, że w grupie na Facebooku Zadymiarze Patryka ja już nie jestem w tej grupie, bo tam administrator tej grupy Zadymiarze Patryka bardzo się źle zachował. Ja z tej grupy poszedłem sobie. Z tej grupy Zadymiarze Patryka się wyrejestrowałem. Chciałbym was wszystkich zaprosić na moje live'y na żywo, które są na kanale Patryk Garkowski Live. Zapraszam wszystkich. Zwykle live'y jak są, to po 19 wieczorem są. Są bardzo fajne te transmisje na żywo. Można się dobrze bawić.